Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Czas na Kwas. Dzisiaj z Sylwią chcielibyśmy skomentować pewną sprawę, która się wydarzyła niedawno. Sprawa ta dotyczy dwóch osób, Karoliny i Jarka, którzy rzekomo prowadzili taki ośrodek, gdzie podawano ayahuaskę ludziom. Co się stało? No w połowie października Karolina i Jarek zostali zatrzymani przez służby porządkowe w ich domu w Czechach, bo tam prowadzili taką działalność. Zostali zatrzymani pod zarzutem posiadania i podawania substancji psychoaktywnych. Chcieliśmy powiedzieć, dlaczego w ogóle robimy ten film, Tak. dlaczego postanowiliśmy nagrać ten film i skomentować tę sytuację. My nie znamy osobiście Karoliny i Jarka, nigdy ich nie spotkaliśmy, ale ta sytuacja trochę nas oburzyła i zaraz wyjaśnimy, dlaczego nas oburzyła, bo gdzieś uważamy, że kara za posiadanie, za podawanie substancji psychoaktywnych nie jest adekwatna do wykroczenia, które ma miejsce. My zdajemy sobie sprawę z tego, że w niektórych miejscach w Europie lub na świecie psychodeliki nie są legalne. Zdajemy sobie z tego sprawę o tym, że żyjemy w takim świecie, że musimy przestrzegać prawa, pomimo tego, że się z tym prawem nie zgadzamy. I pomimo tego, że dążymy do tego, żeby psychodeliki były legalne, to jednak nadal żyjemy w takim świecie, w którym te psychodeliki ciągle są nielegalne i ciągle jesteśmy za to karani, ale jednak co chcielibyśmy wyjaśnić i pokazać w tym naszym wideo, że dużo, jak gdyby ta kara nie jest adekwatna do tego, do wykroczenia. No i za chwilę wyjaśnimy dlaczego, dlaczego wiesz, tak wiesz, myślimy. bo to jest tak, przede wszystkim tak, prawo prawem, a prawo jest głupie, że się tak wyrażę, tym bardziej jeżeli mówimy o substancjach. Bo substancje, to jest cały wachlarz różnych substancji. Tutaj w przepisach prawa różnorakiego mamy zwrot, tak jak powiedziałeś, substancje psychoaktywne, prawda? A są substancje psychoaktywne i są znaczy takie i takie. My na naszym kanale mówimy o psychodelikach, to są bardzo szczególną, wąską zakresem substancji psychoaktywnych, gdzie większość z nich, jakby ich profil bezpieczeństwa nie jest taki, jak go, powiedzmy, malują media publiczne, media państwowe szczególnie, czy tam jakakolwiek tak zwany mainstream. A przede wszystkim to, że powoli jednak to prawo się zmienia. Co prawda bardzo powoli. Bardzo wolnymi krokami, ale jednak gdzieś tam. To już chyba szybciej się te lodowce się roztopią na biegunie, ale, niż no, się to prawo zmieni. Ja bardzo mocno wierzę. Jestem tutaj ogromną optymistką. Gdybym nie wierzyła, to byśmy z Piotrem nie prowadzili tego kanału, bo ten kanał między innymi ma za zadanie i naszą misją jest to o tym, żeby pokazać światu o tym, że psychodeliki to nie są narkotyki, to nie jest takie zło, jakie przedstawiane jest przez media. I to, że dawno, dawno temu zostały zbanowane, to nie znaczy, że nie będziemy walczyć o to, żeby stały się legalne, bo przede wszystkim każdy ma prawo sam decydować o własnym umyśle, co jest dla mnie totalnie absurdalne, bo w ogóle kompletnie tego nie rozumiem, jak to się mogło stać, że ktoś decyduje za mnie, co jest dla mnie dobre. A drugi też aspekt, no, jak ktoś może zdecydować za mnie, z czego chcę skorzystać z natury, czy mogę z tego skorzystać, czy też nie. Więc my z Piotrem na to się nie godzimy i to prawo po prostu jest dla nas totalnie absurdalne i śmieszne. Psychodeliki to są takie substancje, które według prawa są malowane jako najgorsze, albo jedne z najgorszych w ogóle rzeczy, które powodują zło. Podczas gdy na całym świecie mamy tysiące, może już nawet miliony, ja nie wiem, jakie to są liczby, raportów ludzi, jak te psychodeliki zmieniły ich życie na lepsze. Odpowiednio użyte oczywiście tutaj. Dokładnie. Bla, 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 no, to wszystko. Przede wszystkim my z Piotrem tu jesteśmy, bo gdyby psychodeliki w naszym życiu nam nie pomogły, to nigdy byśmy nie stworzyli tego kanału, bo to jest też rodzaj tej naszej wdzięczności za to, co otrzymaliśmy. I takich ludzi jak my,
jest naprawdę coraz więcej. Jest coraz więcej. Coraz więcej, tak. Ale co jeszcze mówiłem, nie tylko, że jesteśmy my, to jest masa badań, coraz więcej badań mówiących o tym, jak to psychodeliki, czyli te substancje z wąskiej dziedziny substancji psychoaktywnych, czyli grzyby, psylocybinowa, ayahuasca, LSD nawet. Meskalina, tak. Pomagają, po prostu pomagają w walce z nałogami, z depresją i z szerokim znowu wachlarzem tak zwanych chorób psychicznych, prawda? Ale do rzeczy, powiedzmy może tutaj o Karolinie i Jarku, dokładnie. Jak to tutaj wygląda. Tak jak mówiliśmy, my nas nic z nimi ani nie łączymy, ich nie znamy w ogóle, ale tak sądząc, patrzymy po zdjęciach, to wszystko, co znaleźliśmy, no wydają się bardzo po prostu być bardzo miłą parą, którzy rzekomo właśnie robili to, co robili, czyli prowadząc taki ośrodek w Czechach, gdzie rzekomo to prawo zostało złagodzone na temat substancji. Tutaj też zaraz powiemy więcej szczegółów na ten temat, jak to wygląda od strony prawnej. Bardzo tacy umuzykalnieni, z tego co tam widzieliśmy na różnych zdjęciach, lubili sobie pogrywać na różnych instrumentach. Z tego co obserwowałam ich kanał i grupę, która... Kryminaliści, na Facebooku, tak wyglądają, nie? To tak naprawdę pomagali po prostu wielu ludziom. Tak zdecydowanie Karolina i Jarek wyglądali jak kryminaliści. Wystarczy na nich spojrzeć na zdjęcie i powiecie im, czy tak wyglądają kryminaliści, którzy tworzą przestępczą grupę. Przede wszystkim, co za chwilę pokażemy Wam, to w ogóle totalnie nas bulwersowało, ta forma jej zatrzymania. Ta zatrzymania właśnie jakby byli naprawdę tymi kryminalistami, którzy tak naprawdę robią bardzo dużo złego, podając ayahuaskę ludziom. I ta forma w ogóle zatrzymania i artykuł, który odnaleźliśmy z Piotrem strona czeska, ja już pokazuję tutaj ten artykuł mniej więcej, to jest na stronie nowinki.cz, Czechy, tak? Tutaj pokażemy to w takiej wersji czeskiej i tutaj jest dokładnie mniej więcej opis tego zatrzymania, takie sprawozdanie od rzecznika, o co chodzi, plus to wideo, które właśnie zaraz puścimy. No i z kolei na tej stronie jest napisane, że oni zostali zatrzymani przez służby celne. I tak to wygląda, że zostali zatrzymani głównie za, jak to się nazywa, transport, za przywożenie ayahuaski na teren Republiki Czeskiej przez ileś tam ostatnich lat i mniej więcej 146 kg tej substancji, czyli tej ayahuaski udało im się, powiedzmy, zwieść do Czechów, podczas gdy na zrzutce, na stronie zrzutki dla nich, żeby im pomóc, i to podamy jeszcze tutaj na koniec tutaj naszego odcinka, tą zrzutkę, jakbyście chcieli im też wspomóc, to tam jest z kolei właśnie napisane, jak mówiłem na samym początku, że zostali zatrzymani za posiadanie i podawanie substancji psychoaktywnych, więc tu jest znowu, to się rozjeżdża troszeczkę, ale nie ma to takiego znaczenia. Myślę, że ważne jest to, co napisano tutaj na tej stronie i pokazano ten film. Ja może chciałbym taki malutki fragment przeczytać, tłumaczenie z tego, co tam jest napisane, co napisała w ogóle rzeczniczka prasowa. Co powiedziała na temat ayahuaski. Powiedziała, że ayahuaska jest narkotykiem, którego stosowanie ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. I koniec, kropka. I takie coś się podaje do publicznej wiadomości, tak? To w ogóle ten artykuł jest taki bardzo, bardzo propagandowy, bo jest tu napisane, że złapali grupę przestępczą. Grupę przestępczą, co ja może nie znam Karoliny i Jarka, ale przecież znam ich, obserwuję ich na Facebooku i teraz jeszcze tym bardziej się z nimi zapoznałam. Jeszcze raz pokazujemy na ekranie, jak wygląda grupa przestępcza. To patrząc teraz, na Karolinę i Jarka, to jest miła, sympatyczna, kochająca się para, która realizuje gdzieś swoją misję i nie ma nic kompletnego wspólnego z grupą przestępczą, więc tak bardzo jest ten artykuł przeciągnięty, że aż
No, no jest to bulwersujące, że w ogóle coś takiego ma miejsce, no ale już dawno się przekonaliśmy, że media bardzo często manipulują tymi informacjami. No i teraz ta grupa przestępcza w formie tych dwóch bardzo miłych osób została zatrzymana i tutaj pokazał się taki filmik. Filmik, na którym widzimy, jak grupa uzbrojonych po uszy policjantów, czy też żołnierzy służb specjalnych, wdziera się pod osłoną nocy do ich domu w Czechach. Żołnierze w hełmach, z karabinami, pistoletami, jakby co najmniej na wojnę szli lub obezwładnić, nie wiem, mafię pruszkowską. Po prostu normalnie wojsko. A tutaj widzimy, jak zaraz bodajże Karolina z Jarkiem są obezwładniani i właśnie położeni, rzuceni wręcz na ziemię. Jakby po prostu ich nie można było poprosić o to, żeby się zgłosili na komendę następnego dnia. Nie wiem, może chodziło o zabezpieczenie dowodów. Tutaj właśnie widzimy, ayahuasca docierała za pomocą kuriera DHL, zapakowana w takie opakowania od produktów spożywczych, przypominające jakieś kakao, czy coś takiego, wegatal. A sama ayahuasca jest tu w formie skoncentrowanej, którą później trzeba z wodą rozcieńczyć. No to co, wygląda tutaj po tym filmie, jakby wjechała grupa antyterrorystyczna wręcz, prawda? I no właśnie, czy tak powinni być traktowani ludzie, którzy podają, bo jedno trzeba przyznać. Na pewno złamali prawo, prawda? No bo prawo jest, jakie jest, tak jak mówiliśmy na... Nawet jeżeli z tym prawem się nie zgadzamy, tak, i jesteśmy, dążymy do tego, żeby to prawo, miejmy nadzieję, zostało zmienione, no to to prawo jest i musimy zawsze uważać i musimy też być świadomi, że jeżeli coś takiego w ogóle organizujemy, to łamiemy prawo i być w tym ostrożnie, no, wiedzieć o tym, że może będziemy musieli ponieść za to konsekwencje. No w takim niestety świecie żyjemy. Ale jak z Piotrem zastanawialiśmy się nad tą sytuacją i nad tą tragedią dla nas tej pary, Karoliny i Jarka, to w naszym odczuciu ta kara i to zatrzymanie nie jest adekwatne do czynu, który po prostu popełniali. I gdzieś w tym wszystkim ten balans tego popełnionego czynu jest na tle innych takich zbrodni, które mają miejsce w świecie, tak, jest tak naprawdę gdzieś bardzo zbyt podniesione do góry. No właśnie, pokażmy ten kontrast tutaj, bo teraz ta rzeczniczka prasowa mówi, że ayahuasca jest narkotykiem, którego stosowanie ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka i taką informację się wpuszcza do opinii publicznej. Podczas gdy ci, którzy nas oglądają dłużej, ci, którzy już trochę wiedzą, co się dzieje na tej scenie psychodelików, wiemy na przykład, że są takie instytucje jak MAPS, które wspierają pewnego rodzaju badania i tutaj mamy z kolei, oni już opublikowali pewne badania, gdzie ayahuasca szczególnie jest badana w ostatnich latach pod kątem, jak używać tej substancji dla osób, które borykają się właśnie z uzależnieniami od innych naprawdę niszczących substancji. No i oczywiście i z takimi rzeczami jak depresjami i na stronie tutaj chyba MAPS to jest, są dwa badania w trakcie, dwa w przygotowaniu i tutaj nie wiem, z 5-10 chyba już zakończonych, prawda? Czyli do pary młodych ludzi wchodzi nagle grupa antyterrorystyczna, żeby ich zamknąć za to, że pracują z substancją, która jest de facto poprzez naukowców obiecująca w tym sensie, że może naprawdę przynieść dużo dobrego. I czy naprawdę taką karę, bo oni jeszcze nie zostali skazani, prawda? Oni oboje, Karolina i Jarek, oni teraz aktualnie siedzą w więzieniu. Są pozbawieni wolności, czyli za to, co oni tam robili, za to, że przyjeżdżali do nich ludzi i my już wiemy, że są raporty wielu ludzi, którzy są bardzo wdzięczni za to, co robili.
Czy naprawdę trzeba ich izolować od społeczeństwa? Czy są tak bardzo, tak jak właśnie mówię, niebezpieczni? Czy są tak bardzo niebezpieczni o tym, że nawet jeżeli popełnili przestępstwo, to czy nie mogą zostać wypuszczeni o tym, żeby jak gdyby ten wyrok się odbył, bo tak złamali prawo, więc jak gdyby ta skala tego i forma zatrzymania i to, że są przetrzymywani nadal w więzieniu jest w naszym odczuciu taka totalnie też mi brakuje słów. No kurczę, to po prostu nie ma sensu. Następna rzecz jest taka, że chociażby ostatnio nawet w polskiej prasie się pojawił artykuł, że psychodelik DMT dopuszczony do testu w leczeniu depresji w Wielkiej Brytanii. DMT to jest ten składnik aktywny ayahuaski, więc wiecie, o co chodzi. Tak jak mówimy, złamali prawdopodobnie prawo, niech to sąd oceni, ale czy trzeba ich zamykać, nalot robić w domu i zamykać jak naprawdę, kurczę, takich przestępców, którzy niszczą cudze życie? Ciekawe, czy tam w ogóle, czy ktoś złożył jakieś, no wiesz, zażalenie, czy że oni komuś krzywdę zrobili na przykład, prawda? Dokładnie, więc tak. Nie wiem, wydaje mi się, że jesteśmy świadkiem po prostu jakiejś zmasowanej akcji. Tutaj spekulujemy troszeczkę z Sylwią, bo są pewne powody, dla których może niektórym jest nie na rękę coś takiego, że psychodeliki w ogóle pojawiają się wśród społeczeństwa i pojawiają się w tym takim terapeutycznym znaczeniu. No i tak tutaj zastanawialiśmy się nad tym i pomyśleliśmy, że no cóż, jeżeli ktoś chciałby odstraszyć całą resztę ludzi, którzy się takimi rzeczami zajmują gdzieś tam w podziemiu, no to najlepiej faktycznie wycelować ten celownik na kogoś, kto już jest znany w internecie. Bo musimy przyznać o tym, że jak patrzyli, to z hukiem. Dokładnie, masz rację, w czynności, że jak patrzyliśmy, to jednak Karolina i Jarek gdzieś byli widoczni w internecie i tak, tym, że się tym zajmują, więc tak jak właśnie analizowaliśmy z Piotrem tą sytuację, to stwierdziliśmy o tym, że faktycznie zatrzymali osobę, gdzie te wieści o nich szybko się rozejdą i dzięki temu osoby, które zajmują się tym samym, może przestaną się tym zajmować, będą się bali nadal coś takiego organizować, więc gdzieś te informacje szybko się mogą dzięki temu rozejść. Gdzieś patrzymy o tym, że właśnie Karolina i Janek mogą być tym właśnie takim kozłem ofiarnym na zasadzie o tym, że mogą ich gdzieś tutaj, jak gdyby, żeby pokazać o tym, że w ogóle coś takiego ma miejsce, że oni ścigają takie osoby, żeby te osoby nie czuły się bezkarne i że każdego może coś takiego spotkać. Słuchaj, w ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie był Joe Biden, Donald Trump, konkurowali, Joe Biden wybrali go, no to podczas tych wyborów z kolei ludzie mogli głosować i w 9 stanach bądź też zalegalizowali, bądź też zdekryminalizowano pewne substancje, właśnie głównie jak marihuana, ale również zalegalizowano używanie psylocybiny, która jest właśnie w podobnej kategorii niż jak ayahuasca, więc tam, gdzie się ktoś inny otwiera na to, to tutaj w Czechach, w Polsce, no bo tutaj akurat ta informacja o tym zamknięciu tej pary się rozniesie najbardziej, to tak jakbyśmy szli zupełnie w drugą stronę. Dokładnie, poza tym, że warto też powiedzieć o tym, że na świecie istnieją miejsca, państwa, gdzie ayahuasca jest legalna. Czy znalazłbyś na przykład te miejsca, bo ja nie pamiętam, wiem, jest na pewno Peru. Przede wszystkim południowa Ameryka, Brazylia, Peru i tak dalej, Chile, no to jest kontrolowana substancja. Na Kostaryce jest legalny, a jeżeli mówimy o legalności, bo właśnie warto zaznaczyć, bo co jest legalne, co jest nielegalne, bo to są właściwie chyba takie cztery różne czynności, które mogą być legalne, nie. Jedna z nich to jest w ogóle posiadanie, druga to jest sprzedaż i w ogóle taki obrót, transport, czyli szmuglowanie, no i kultywacja, czyli produkowanie. I w tych czterech różnych kategoriach należy się zawsze zapytać a propos każdej substancji, jaki jest jej status prawny, czy to jest legalne, czy nielegalne, czy jest dekryminalizowane i tak dalej. Jeżeli mówimy tutaj o legalności,
tej ajołaski, to mówimy właśnie no więc, w tych krajach, w wszystkich czterech kategoriach jest to legalne. Więc są miejsca na świecie o tym, że te, gdzie te, że ajołaska jest legalna, co też pokazuje nam bardzo o tym, że no z jakiegoś powodu została tam, co prawda plemiona natywne w Peru używają ajołaski od wieków. Gdyby im ta ajołaska szkodziła, to by ich nie używali. No, tak po prostu. No, gdzieś ten nasz świat i nasze rządzący naszym światem gdzieś nie chcą nam dać tego, co rośnie na naszej planecie. Ale wolnymi krokami jednak się zbliżamy do tego, o tym, żeby to było legalne. Ale jednak istnieją takie państwa na świecie, gdzie ajołaska jest legalna. Jak we Włoszech, według tej tutaj strony na Wikipedii. Wiesz, co mi się wydaje, że może w niektórych zachodnich państwach, gdzie to zostało legalne, jest to po prostu władze przegapiły to, bo z tym nigdy nie było problemu. Też tak mogło być. A w Polsce mamy sytuację, gdzie bardzo dużo substancji zostało zdelegalizowanych, a ludzie nigdy o nich nie słyszeli nawet. Z tym nigdy nie było problemu. To już... mamy Peru i... No mamy Peru, Romania, to jest Rumunia, tak? Rumunia, no. We Włoszech jest wszystko legalne, co Kostaryka, dużo jest retreatów w Kostaryce, Brazylii, więc, no wiecie, taki nonsens, z jednej strony jest to, bo tak, czy jest kraj, w którym jest pedofilia legalna? No chyba nie ma ani jednego, prawda? Czy byłaby jakaś dyskusja, czy w ogóle jest... Czy ktoś w ogóle odważyłby się mówić, że pedofilia jest, nie wiem, dobra, zdrowa? Wiesz, o co chodzi? Bo jest masa ludzi, którzy mówią, jak im psychodeliki, rośliny szczególnie, pomogły w życiu. No właśnie. Piotr mówił odnośnie tej pedofilii, bo my patrzyliśmy, jakie jest... w jaki sposób jest wymierzana kara za osoby, za namawianie na przykład do pedofilii i to jest do 2 lat. Ja sprawdzę. Więc tak, pochwalanie pedofilii, czyli takie osoby, które publicznie propagują lub pochwala zachowanie o charakterze pedofilskim. No tutaj kara pozbawienia wolności, to jest zazwyczaj albo grzywna, albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Prawda? Skoro udzielanie innej osobie substancji, tu mówimy o polskim prawie teraz, to jest udzielanie substancji lub ułatwianie, bądź też umożliwiania ich użycia, to jest do 3 lat dla osób pełnoletnich, dla niepełnoletnich to jest do 8 lat. Prawda? Dlaczego w ogóle my o tym mówimy? Bo mówimy o tej takiej skali ważności. Nie ma żadnej dyskusji odnośnie, kiedy mówimy pedofilii. Jest to po prostu zero-jedynkowe. Tam zawsze dzieje się krzywda. Znaczy, nie ma wątpliwości, że to jest zła rzecz, że to jest zła negatywna rzecz. To jest negatywna rzecz i myślę o tym, że nie ma takiej osoby, która by się z tym nie zgodziła. Jeżeli mówimy o psychodelikach, to jest masa osób, którym te psychodeliki pomogły. I nawet jeżeli znajdą się w tym gronie osób, które są przeciwne, z jakiegoś powodu, to ta skala tych osób, wielkości osób, które psychodeliki pomogły, jest ogromna. A jednak forma kary jest bardzo zbliżona. Więc tutaj ten paradoks jest tak ogromny i tak totalnie nieadekwatny do tego, czym są psychodeliki, a czym w tym naszym porównaniu jest pedofilia na przykład. Na przykład. Poza tym ty też mówiłaś, że kiedyś tutaj miałaś w swoim bliskim otoczeniu doświadczenie z molestowaniem bodajże seksualnym i jaki tam był wyrok, powiedz. Mojej bliskiej osoby mąż molestował jej, mojej bliskiej osoby mąż molestował jej siostrę małoletnią i ta rozprawa w sądzie trwała bardzo, bardzo długo i dostał tylko 8 miesięcy pozbawienia wolności. I był to taki ogromny dramat i dla tej rodziny, bo udowodnienie mu tą winę, co było bardzo trudne, w ogóle udowodnić tą winę, że to miało miejsce, ale takie rzeczy też się zdarzają, że udowodnienie winy też jest bardzo trudne, więc udowodnienie mu wolności i dostał tylko 8 miesięcy pozbawienia wolności. Tylko 8. A skala tego dramatu, tej dziewczynki, która musi borykać się z tym przeżyciem, jest ogromna. Jest tak duża, że trudno powiedzieć o tym, czy będzie potrafiła sobie z tym poradzić. Czy tak naprawdę ta rana, która została jej zadana, nie jest raną, która będzie musiała się zmierzyć do końca swojego życia. I miejmy nadzieję, że będzie potrafiła sobie z tym poradzić. A to jest tylko
8 miesięcy pozbawienia wolności. To jest przerażające, w jaki sposób funkcjonuje nasz, nasz rząd i jakie są kary za popełniane zbrodnie. No właśnie. My mówimy w tej chwili o psychodelikach, które jest masę osób, które pomagają ludziom. Nikt na to nie zwraca po prostu uwagi. Nie zwraca uwagi o tym, że rządy są tak ślepe, tak nie chcą jak gdyby zauważyć o tym, że naprawdę te badania idą do przodu i że ludzie informują ich o tym, że te psychodeliki im pomagają. Albo nie są ślepe i widzą właśnie, że pomagają te psychodeliki, tylko im nie jest to zupełnie na rękę. Ślepe jest takie w cudzysłowie, bo po prostu naprawdę totalnie odwracają głowę, nie chcą tego zauważyć. Myślą o tym, że może się to rozmieni, może uda się to gdzieś zbanować, jak udało się im kilkanaście lat temu. Tak dla porównania, bo my tutaj weszliśmy na te takie tematy, no nie wiem, tutaj o pedofilii mówiliśmy i tak dalej, żeby nie było, że nie tylko tu jest niesprawiedliwość pewnego rodzaju, jeśli chodzi o system sądownictwa i w ogóle wymiaru sprawiedliwości. Całkiem niedawno natknąłem się na artykuły, w gazetach na całym świecie było napisane o tak zwanych przeciekach dokumentów z instytucji FinCEN, ona się nazywa. FinCEN to jest taka instytucja w Stanach Zjednoczonych, która bada czy też różnymi sprawami kryminalnymi w tym świecie finansowym, powiedzmy. No i z dokumentów, które wyciekły, wyszło, że przez ostatnie ileś lat największe banki na świecie były zaangażowane w pomaganiu, nie wiem, szmuglowaniu, czy też przenoszeniu pieniędzy dla instytucji kryminalnych, można powiedzieć, tam dla grup kryminalnych, na sumę mniej więcej 2 miliardów dolarów. Tak dobrze mówię? Nie, 2 bilionów dolarów, to będzie po polsku. Ogromne kwoty po prostu. I teraz to jest najlepsze. Czy w ogóle do kogoś, do jakiegoś szefów tego banku, czy coś, ktoś przyszedł i zapukał z kajdankami w ręku na przykład. W ogóle nie ma takiej opcji. Tam co najwyżej prasa się dopytuje. Tam nikt nie zostaje stawiony w ogóle przed sądem. Co najwyżej są jakieś takie offline'owe... Dokładnie. Zostają usuwani na przykład ze znanego stanowiska lub przeniesieni na inne stanowisko pracy. Więc co tak naprawdę ma miejsce bardzo często, jeżeli w rządzie, w instytucjach bankowych i finansowych mają miejsce jakiekolwiek łamanie prawa, to osoby nigdy nie są pociągane do odpowiedzialności, tylko po prostu gdzieś może zostają przeniesieni na inne stanowisko. W najgorszym wypadku oni płacą kary. Kary, które są, nie wiem, wielkością 10% tego, ile oni na tym zarobili. Pieniędzy. Ale tam nie ma o czymś takim jak odseparowywanie tych ludzi od społeczności. Nie, ich się nie zamyka do więzienia. To w ogóle nie dochodzi do takich czynów. Więc to jest po prostu niesłychane. No nie wiem, czy coś jeszcze możemy... Chciałabym jeszcze dodać, bo jaka skala jest w ogóle tego, jak bardzo psychodeliki i między innymi właśnie ayahuasca pomagają ludzie. Jakiś czas temu, to było chyba 2 lata temu, czy rok temu, została zorganizowana taka akcja Thank You Plant Medicine. A właśnie, tu też podamy linki. Tak, bardzo piękna akcja. My z Piotrem też wzięliśmy w niej udział. Masę osób na całym świecie opisywało swoje historie, w jaki sposób psychodeliki, rośliny psychoaktywne pomogły im uporać się z problemami. Było tych historii tak dużo, że ja się po prostu wzruszałam, czytając niektóre historie. Ludzie po prostu naprawdę z różnych zakątków na całym świecie opowiadali o tym, co się w nich stało, jakie zaszły u nich przemiany, jak ogromnie im pomogą. Czasami to były takie tak niesamowite przemiany. Ludzie sobie gdzieś z tego bycia na samym dnie, gdzie jedyną takie ogromne myśli samobójcze lub gdyby te psychodeliki pomagają im podnieść się do góry. Naprawdę coś niesamowitego. I skala tego była naprawdę bardzo, bardzo duża. To jest coś niesamowitego i to po prostu ma miejsce. Tych osób jest naprawdę bardzo dużo.
I to jest właśnie ajołaska, to są grzyby psylocybinowe, czasami nie, marihuana to tak może, jeżeli chodzi o jakiegoś raka na przykład. Niesamowite, a tutaj parę młodych ludzi po prostu jak terrorystów wrzucają do celi w więzieniu. I to wszystko. I kawałek może niebieskiego nieba widzą raz dziennie. Bo według prawa to oni stanowią zagrożenie dla społeczności, a nie te duże banki, które wręcz okradają ludzi. No i wielu, powiedzmy, innych, których mamy tutaj, którzy robią kryminał w biały dzień po prostu, no nie? To co? A to może jeszcze podamy tą zrzutkę. Tak, zrzutkę, bo gdybyście jak chcieli im pomóc, bo no cóż, no tam to, ta cała sprawa, teraz chyba walczą w ogóle o to, żeby dostać możliwość wyjścia w ogóle. Ja nie wiem jeszcze, czy w ogóle dostali coś takiego jak kaucję. O właśnie. Kaucja, nie wiem, czy ta kaucja została wyznaczona. Niemniej... My aż tak tej sprawy nie śledzimy, nie, ale... Przeczytajcie tę informację na zrzutce, bo po prostu tak najzwyczajniej w świecie potrzebne są pieniądze na tak. adwokata i po to, że tym, żeby Karolinie Jolkowi pomóc, o tym, żeby mogli wyjść z więzienia, bo no gdzieś my całkowicie nie godzimy się na to, że oni tam się znajdują i myślę o tym, że większość osób, które mają kontakt z psychodelikami, mają kontakt z roślinami, z grzybami psychoaktywnymi, zdają sobie z tego, wiedzą dobrze o tym, jakie ogromne, niesamowite działanie mogą mieć te rośliny i grzyby dla nas i jak... No i nam wszystkim, nam i Piotrowi przede tak. wszystkim zależy na tym, żebyśmy w przyszłości żyli właśnie w świecie, gdzie nie będziemy musieli się nikomu tłumaczyć, co robimy z naszym ciałem, z naszym umysłem, bo jak zawsze to powtarzam, po prostu... wszyscy mamy prawo do tego, do decydowania o sobie. Chcemy żyć w rozsądnym świecie, gdzie jest odpowiedzialność i jeżeli już jakieś kary są... narzucane, to są one po prostu proporcjonalne do szkody społecznej, a nie w takim cyrku, jaki mamy teraz, prawda? Nasz świat wydaje się być po prostu chory. Liczba osób chorujących na depresję, czy też przeżywające różnego rodzaju inne, no wiecie, cierpi po prostu psychicznie. To jest niesamowite, co jest teraz. I psychotropy, czy tam inne... specjalności dawane nam przez Big Pharma, tak zwaną, czyli przez przemysł farmaceutyczny, to już nie działa po prostu. Teraz jest czas, żeby zwrócić się z powrotem w ręce Matki Natury, bo ona ma naprawdę lekarstwa dla nas. Tylko my musimy się im przyjrzeć, zrozumieć je, nauczyć się ich używać i po prostu zacząć używać. I dużo takich lekarstw już można powiedzieć właśnie w podziemiu. Jest już bardzo długo, no ale... Naprawdę, Matka Natura ma dla nas bardzo dużo rzeczy i my sami potrafimy się leczyć i nasz organizm, jeżeli tylko zaczniemy się bardziej słuchać i bardziej słuchać tego, co mówi nam nasze ciało, a na naszej pięknej planecie jest masę lekarstwa i tak naprawdę gdzieś niekoniecznie musimy korzystać z tej medycyny i z, przypuśćmy, w przypadku leczenia z depresją, z psychotropów, nie musimy, chcielibyśmy mieć wybór po prostu, jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, to jak najbardziej dążymy do tego, żeby każdy mógł, dążymy do tego dowolnego świata, nie każdy sam zdecyduje, co jest dla niego dobre, ale ja chciałabym mieć wybór. Słuchajcie, link do zrzutki jest w opisie pod tym wideo, oprócz tego, nie wiem, jeżeli znaliście Karolinę i Jarka, czy cokolwiek, to dajcie nam też znać w komentarzach. Może kilka słów o nich, czy coś, żeby inni widzieli po prostu, jaka to tutaj sprawiedliwość odgrywa. Dokładnie, jeśli możecie i gdzieś w tym wszystkim chcecie Karolinie Jarkowi pomóc, to też puśćcie to wideo w świat, bo to w jakiś ten sposób pomoże o tym, żeby więcej osób o nim tak. No jeżeli myślicie, że pomagamy tym wideo, no to podajcie dalej, no to wszystko. No to dziękujemy Wam Dziękujemy. Bardzo i do zobaczenia. Cześć.